Listo Hebrajczyków, rozdział 6, od wiersza 11 do 12. Pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. List do Rzymian, dwunasty rozdział, wiersz jedenasty. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Prawdziwa wiara pociąga za sobą gorliwość. Nie można prawdziwie wierzyć, jednocześnie być obojętnym na to, co jest Bożą wolą, nie można być obojętnym na sprawy Bożego królestwa, na sprawy służby i codziennego naszego naśladowania Jezusa Chrystusa. Dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, że mamy tę gorliwość zachować aż do końca. Nie początek, ale koniec zbawia, cytuje Boże słowo z innego miejsca. Bo jest możliwość jest takie niebezpieczeństwo raczej, że możemy stać się Takimi ospałymi, ociężałymi, zaczyna brakować gorliwości, no i w tym momencie nasza wiara staje się taka słaba, taka letnia. No, nie ma gorliwości, nie ma tego ognia. Ale przecież chodzi o to, abyśmy do końca wytrwali, abyśmy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnice, które ciągle jeszcze są przed nami. Obietnica przede wszystkim życia wiecznego. Dlatego nawołanie jest, abyśmy byli gorliwymi rzecznikami tego, co jest Boże. Abyśmy z całą taką determinacją mogli traktować Boże słowo, modlitwę, społeczność z Bogiem, społeczność z wierzącymi. A Paweł, w liście do Rzymian, też w tym tekście, który przeczytaliśmy, nawołuje właśnie do miłości braterskiej, nawołuje do tego, by. Miłość była nieobłudna, by była gorąca. I w końcu właśnie w tym 11 wierszu 12 rozdziału Lisu do Rzymian pisze w gorliwości nie ustawajcie, płomienni duchem Panu słuszcie. W innym tłumaczeniu, bardziej dokładnym jest napisane gorliwością niedokuczliwi duchem wrzący Panu słuszcie. No, gorliwości w takiej nadgorliwości można być też dokuczliwym. Tu nie chodzi o to, Bóg daje nam ducha trzeźwego myślenia, takiego umiarkowania, ale takiej stanowczości, abyśmy byli takimi stanowczymi chrześcijanami. Nie z nazwy, ale rzeczywiście z postawy serca. Gorliwością niedokuczliwi, duchem wrzący Panu służdzie. Myślę o Jezusie Chrystusie, który dla nas jest najlepszym przykładem wiary i gorliwości. Właśnie wtedy, kiedy wszedł do świątyni i to, co tam zobaczył, tak go bardzo oburzyło: przekupstwo, nieuczciwość, wyzysk, egoizm, materializm no, takie cechy zobaczył w kościele, w domu modlitwy, że nie potrafił być obojętny. Wiemy, że wtedy ukręcił bicz i powywracał stoły wekslarzy, powyganiał ich wszystkich i takim donośnym głosem wypowiedział, co wy uczyniliście z Domu Bożego, jaskinie zbójców. I wtedy, kiedy ludzie przypatrywali się tej postawie, temu zachowaniu Jezusa Chrystusa, wypowiedzieli takie słowa. W zasadzie zacytowali ze Starego Testamentu słowa. Żarliwość o dom twój pożera mnie. Żarliwość o dom twój pożera mnie to jest właśnie taka gorliwość. W gorliwości nie ma obojętności, dlatego prawdziwa wiara pociąga za sobą taką postawę gorliwości. Tam, gdzie jest obojętność, tam wiara jest słaba. Tam, gdzie jest jakaś powierzchowność. Tam pojawia się nominalne chrześcijaństwo, ale przecież chodzi o taką dogłębną wiarę. Chodzi o gorliwość, o zapał, o odwagę, o poświęcenie. Do tego nawołuje nas dzisiaj Boże Słowo. Do tego nas inspiruje, aby nie zatrzymać się tylko na tym, że wierzę w Boga, mam wiadomości, mam jakieś informacje w sobie, mam też jakieś przekonanie, mam też zbór swój i tak to. Wszystko traktuję jak traktuję, mam też inne sprawy, którymi nawet często bardziej jestem zajęty i bardziej jestem zaangażowany w moje codzienne życie. Tam dziś jakaś jest gorliwość w moim codziennym życiu. No zbór, społeczność, wiara w Boga, modlitwa, Słowo Boże, no dziś to jest bardziej z boku. Nawołanie właśnie jest dla nas, abyśmy... Tak mogli żyć, by ludzie patrząc na nas mogli powiedzieć, żarliwość o wiarę, żarliwość o dom Pana, żarliwość o to, co jest święte, pochłania ich wręcz. Wiara i gorliwość występują razem, prawdziwa wiara występuje zawsze w parze z gorliwością. Panie, rozpal dzisiaj nasze serca, abyśmy byli płomienni w naszym duchu. W życiu, w służbie wierzę dla Ciebie. Amen.